witam wszystkich na pierwszym streamie z serii Zagrajmy w No Man's Sky. Będzie taki dziki stream, troszeczkę wiecie od czapy, dlatego chociażby, że na pierwszym streamie z serii tak, się zaciąłem niestety. To będzie taki stream od czapy, jak już mówiłem, że dopiero co dostałem grę i totalnie nie wiem, co się tu robi. Więc będę, że tak powiem, uczył się wszystkiego od początku praktycznie i to, co widzicie, to będą, że tak powiem, moje próby poradzenia sobie w grze. Co mogę jeszcze powiedzieć? No trochę musicie mi wybaczyć, że ja zaczynam z menu opcji, a nie tak jak powinienem z menu po prostu gry, ale problem polegał na tym, że gra nie za bardzo chciała współpracować, jeżeli chodzi o przechwytywanie ekranu. Plus, no na pewno by was zanudziła cała sekwencja początkowa, jakbyście widzieli, jak się ta gra wczytuje, mamy całą tą animację, nie? Że lecimy sobie przez kosmos, no to niestety trochę strasznie długo trwało, więc... no to byłoby nudne po prostu, tak? No dobra, koniec wyjaśnień, możemy, że tak powiem, usiąść i coś tam sobie porobić, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, z tego co widzę, mamy jakiś problem z przegrzaniem. O, dobra. Informacja. Perform scan. No dobra, C. I zobaczymy, co nam to da. Mamy uszkodzony skaner i co dalej? A kurde, że też musiało mnie akurat wyrzucić na początek na jakiejś tam planecie, z tego co widzę, co mi po prostu nie robi, tylko mnie piecze żywcem. Zakładam, że ten wskaźnik tam podaje jakiś, nie wiem, poziom tarczy przeciwko ciepłu, czy coś takiego. No dobra. Musimy zebrać ferytowy pył, żeby naprawić, tak powiem, skaner. No to dobra, to jedziemy. Coś tam się udało nam tutaj zebrać. Ciekawy jestem, ile tego mamy. Próbujemy 75, ok. Powinniśmy mieć tyle, ile trzeba. A modelu widzę, że nie możemy sobie obrócić według własnego. Widzimy się, mamy, że tak powiem, ustaloną perspektywę, z której, no i kąt. Tak, z którego możemy patrzeć na obiekt, więc... No dobra, trudno. Naprawiamy. Okej. Okay. O, tarcza nam do zera poszła. Z tego co widzę. Teraz chyba będzie nas piec żywcem. Dalej stud. Dobra, tutaj widzę. No dobra, no to biegniemy. Posud. Fajnie, że to jest oznaczone faktycznie tak jak są oznaczenia na tablicy Mendelejewa, tak? Czyli nie mamy napisane sud, tylko właśnie mamy NA, tak? To jest kurczę, fajny patent. Coś tak odnoszę, że oni specjalnie mnie wrzucili na taką planetę z właśnie z tym z atmosferą, która nam zagraża, bo nawet tutaj częściowo samouczka widzę, że jest coś takiego, że nam pokazuje, jak właśnie załadować tarczę przeciwko ochronną, tak? No podejrzewam, że środowiska też są inne, nie tylko to, że będzie nas smażyć, ale jeszcze nie wiem, może toksyczne albo będzie nas mrozić, no cokolwiek, tak? Dobra, jedziemy. Okej, okay, mamy tarczę, bajer. To tyle, że jak widzę, już się zaczyna zużywać. Dobra, tutaj widzę, że jakiś sygnał mamy, to, że tak powiem, pobiegniemy tutaj. Ciekawe, czy mamy jetpacka. Mamy jetpacka, możemy sobie latać. Fajnie. Na pewno się przyda podczas eksploracji.
Zobaczymy. A, jest i bieg. To też jest. Nawigacja. O, coś tam widzę, co jest w zasięgu. Nie wiem w sumie, jak to wygląda na Twitchu, czy mi się nie tnie ta gra, ale powiem, że no, wygląda fajnie. Czytałem trochę opinii na temat tej gry podczas. Znaczy, kiedy pierwszy raz została wypuszczona, takie opinie raczej były bardzo mocno niepochlebne. Obejrzałem parę gameplayów na YouTubie, no i tak. No nie powiem, żebym czuł się przekonany, tak? Aczkolwiek teraz po tych paru większych aktualizacjach, no ponoć gra jest faktycznie grywalna i nawet może sprawić radość. Zresztą zobaczymy, no jeżeli jest tak zrobiona, tak jak przynajmniej w połowie tego, co obiecywali, czyli będzie jakiś multiplayer, będziemy mogli sobie latać z planety na planetę, eksplorować, może jakieś budowa bazy dojdzie czy coś, no to kurczę, może naprawdę fajnie. Nawet dla samego tego kurczę latania. Dobra, no nic tutaj nie zrobimy. Repair damage components to open, czyli kobalt. Nawet nie mamy kobaltu, więc na razie niestety musimy sobie darować. Wow, jakie roślinki. Kurde, nieźle. Jest zidentyfikowana roślinka, ale raczej nie mogę, nie wiem. Chyba jest jakiś moduł do badania. Znajdzie ktoś, no ale wydaje mi się, że go na razie jeszcze nie mamy. Byłoby wspomniane w samouczkę, jakby był, podejrzewam. Dobra, coś tutaj widzę, jakaś flaga i jakieś szczątki, o czym tam jest. A może po jeszcze sobie troszkę ferytowego tego pyłu pozbieramy. Jakieś czerwone. O, fajnie, statek, ale widać, że niestety jest uszkodzony. I jakieś czerwone, śmieszne roślinki. Ja to sobie podejdę, bo nawet wyglądają ciekawie. Zobaczymy, co one dają. Roślina bogata w tlen. Dobra, co zbierzemy? Tlen jest na propsie, zwłaszcza w kosmosie. Chociaż nie oszukujmy się, pod wodą też jest na propsie. Ja mamy tlen. Tu mamy jakąś maszynerię, distress beacon. Zobaczymy, co to nam będzie robić. To chyba praktycznie tyle. No nie widzę, żebyśmy się dowiedzieli. O tym, że wow, w nocy to wygląda tutaj całkiem. Eleganckie, niebieskie niebo, chmurki. No i oczywiście statek się fajczy. Kiepski. Ale coś na to postaram się poradzić. Zobaczymy, czego on tam wymaga ode mnie. No dobra, to sobie przeczytamy najpierw log, zobaczymy, co z tego wyniknie, a potem się podłączymy. Znaczy potem się podłączymy, albo raczej podłączymy nas exosuit, kombinezon do statku. Zarąbiście, ale się dużo dowiedzieliśmy, że po prostu powinniśmy tylko dokonać naprawy.
Czyli kurde, nic nie działa na tym złomie. O, postaramy się oczywiście zmienić ten stan rzeczy, ale na razie my to i owo, że tak powiem, wybudować. Zobaczmy, czego będziemy potrzebowali. Stalowych płyt. Hermetic City próżniowego albo szczelnego zamknięcia. Jakieś galaretki. Hydrogen jelly. I ferytron. To feryt to łatwo uzyskamy, mi się wydaje, bo wszędzie były ferytowe, a resztę będziemy musieli poszukać. Widać, że będziemy mogli płyty już wykraftować. Dobra, wydaje się, że brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, żeby to naprawić. Albo i dwóch, no dobra. To częściowo uda nam się ukończyć naprawy. Jeszcze raz wejść do statku i skonsultować się z jego komputerem, co dalej. Powiem szczerze, że na razie jakoś nie porywający jest ten tutorial, tak? Być może późniejsza część gry nadrobi to z nawiązką oczywiście. Może. Ale w tej chwili jakoś tak, no nie wiem, troszeczkę mi się wydaje, że to za wolno się to. Ale dobra, jedziemy. Tam naprawić, to się musimy skonsultować się z komputerem, to się skonsultujemy z komputerem. Ło, wow, ale na wyświetlaczu jest nasze imię. Bayer, to mi się podoba. Dobra, czyli widać, że tego hermetycznego zamknięcia nie będziemy w stanie tutaj, że tak powiem, sami wyprodukować. Musimy je po prostu znaleźć i wygrzebać skądś. A żeby znaleźć, to musimy podejść do tego czegoś. Tej boi z sygnałem ratunkowym i, że tak powiem, zdobyć z niej bodajże chyba mapę systemu, jeżeli dobrze zrozumiałem. Może inaczej, jeżeli dobrze przetłumaczyłem, bo to zrozumiałem, tak? To tłumaczenie na żywca z angielskiego nie najlepiej. Kurde, dobra. Wydaje się, że to co potrzebujemy jest tutaj na górze. Fantastycznie. Jakieś 750 jednostek musimy przedrałować. A, to będzie długi marsz. Mam nadzieję, że nas nie przesmaży w tym czasie. Niestety, kurde, to jest minus losowo generowanego świata. Właśnie takie kwiatki występują, że trafią tuż obok umieścić to, czego potrzebujemy. Nawet mówię o tutorialu, tak? A potrafią zrobić tak, że kurde wywalą gdzieś nie wiadomo gdzie element, którego potrzebujemy i teraz człowieku męcz się przez, nie wiem, 15-20 minut w poszukiwaniu tego, no potrzeba do ukończenia samouczka, tak? Więc no tak średnio, przynajmniej samouczek moim zdaniem powinien być zrobiony przez twórców, bym powiedział, że ręcznie, tak? Nie na zasadzie losowej, tylko... No to nie jest losowy, wiadomo, ale... O, Bayer, jeszcze burza. Fantastycznie. Mówiłem o losowości, tak? Że nie tak do końca losowo, tylko faktycznie te elementy są w miarę blisko umieszczone, tak? By grać jak najszybciej na początku. Siemasz, Chris! No właśnie tak, widzisz, tak się stało, że mi... powiedzmy,
tak powiedzmy, otrzymałem No Man's Sky i tak postanowiłem, że no, skoro teraz to jest też na takim propsie niejako, no i gra w sumie zapowiada się super, czemu by nie zrobić jakiegoś streama na ten temat, tak? Właśnie teraz gadam na temat, wiesz, losowości tego, co robię, no jak sam widzisz, to są początki na razie, jeszcze jestem na początkowej tej pierwszej planecie i staram się, że tak powiem, dotrzeć tu, do tego znacznika. Kurde, jak się wespnę na górę, to nie mam pojęcia, powiem szczerze. No zobaczymy. O kurde, muszę załadować ten ochronę. Klika. Fire, a nie mam czym, bo oczywiście nie mam sodu. O, dobra, już mam te dwa źródła sodu, więc zaraz sobie, że tak powiem, podładuję to i owo. Dobra. No właśnie tak czytałem, wiesz, no ja nie miałem z nią styczności do chwili obecnej, więc opierałem się tylko na tym, co praktycznie Chris albo usłyszałem od innych, na przykład od youtuberów, tak, no streamerów, youtuberów, tak? No i to, co czytałem w recenzjach, tak, na temat samej gry. No i również dotarło to do mnie, że oni jednak ją naprawili już, przynajmniej w jakimś takim stopniu, że gra no, faktycznie już jest dobra, tak? I da się w nią grać, a nie tylko, że masz kupę elementów wlepionych, losowych i praktycznie no, no nie ma co robić, tak? Wow, co to było? Nie wiem, coś zostawiło ślady. Ja nie wiem, jak ja tam się na górę dostanę. Tak poważnie, nie mam pojęcia, jak ja tam podejdę na tą górę. Dobra, to powinno być uznane za błąd, bo ja się praktycznie do ściany przytulam, tak? Ale no, inaczej się nie wespę na górę. Dobra, będziemy dalej się tulać do pionowej ściany. O, tylko trzeba znowu naładować sobie tą osłonę termalną. No to fajnie, tak? Ale mówię, no nie wiem, no dopiero zacząłem, więc nawet chyba, kurczę, nawet nie mam opcji pojeżdżenia na czymkolwiek. Dobra, przytulamy się. Dobra, to jest zdecydowany, kurde, błąd. Popatrzcie, jak stoję. Kurczę, przytulony do ściany praktycznie, tak na wierzchu. No, tak jak wcześniej wspomniałem, jeszcze powtórzę chyba po raz drugi czy trzeci. To jest o tyle dobre, że faktycznie jak wyrzuci nam rzecz, którą potrzebujemy w jakimś takim dziwnym miejscu, to mamy jednak możliwość tam dotrzeć, tak? Ale no, z drugiej strony tak chyba nie powinno też do końca być, jeżeli celujemy chociaż w jakąś odrobinę realizmu. Mnie to osobiście nie przeszkadza, tak? No, ale po prostu mówię. O, jakaś baza, dobra, robi się ciekawie. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy i do czego nas to doprowadzi. Wygląda całkiem fajnie, tak futurystycznie faktycznie, jak taka jednoosobowa baza postawiona po to, żeby no, przetrwać. Wnętrze też całkiem fajne, widać tutaj jakiś stolik. Tak, wyświetlacz, jakaś roślinka tutaj jest nawet, no całkiem, powiem szczerze, robi wrażenie, tak, jak na opuszczoną planetę bez życia, no to jest fajne.
Wydaje się, że coś nam zostawił w fabrykatorze. Coś, co może się przydać. Ale co to jest? Nie wiem, czy to jest zakłócenie, czy to jakieś słowo ma być. To jest po prostu inaczej wybarwione, tak? Niż reszta tekstu, więc wydaje się, jakby to był tłumacz, nie do końca działo tak, jak powinien, tak? O której słowo nam przepuszcza. Zbierzemy zapasy. Dobra, mamy to, co potrzebowaliśmy. O, stock transfer. A to, co to robi? Dobra, zobaczymy. Wciśniemy i mam nadzieję, że nie wybuchnie. Dostaliśmy pieniądze. O, bajer. Zbadamy tutaj tą drugą, powiem, jednostkę mieszkalną. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie widzę, żeby tutaj coś było. Być może kapiłem. A, coś tutaj było, bo widzę, że się pojawił na bardzo krótko interfejs. Tylko, czy to jest interfejs do tego, co my tutaj mamy we wnętrzu? Te jednostki, czy to jest jednak błąd i nie, było, encrypted, coś tam, dobra. Navigation data, okej, to na pewno nam się da. Uj, mamy zwierzątka. Fire, ale zanim pójdziemy tam, to jeszcze tu jest, o. Kawałek złomu, zobaczymy, może uda nam się odzyskać z niego. Ale niestety nie. Dobra, trałujemy do naszego statku. Jedyny minus jest taki, że... Wiecie, ja tak nie za bardzo wiem, gdzie ten statek jest w tej chwili. Bo tak się wspinałem, ale dobra, mam jakieś przeczucie, że idziemy, że powinniśmy w tą stronę iść. A nie. Ile? Starship Hyperius, Analysis Visor. Locate starszy. Aha, ekstra. Czyli muszę użyć jakiegoś ustrojstwa, które najpierw sobie muszę zbudować. Okej, dobra, przynajmniej nie zostaliśmy na lodzie. Oczywiście potrzebujemy węgla, a węgiel możemy pozyskać z flory, fauny. Nie, przepraszam. To ja, że tak powiem, się kopnąłem. To jest. To. Urządzenie do badania, znajdywania różnych rzeczy i może być użyte, żeby zbadać florę, faunę i minerały. Okej. Dobra, zainstalowaliśmy go, ale oczywiście brakuje nam węglowych nanorurek, które pewnie będziemy musieli sobie sami zrobić. Patrząc, jak ta gra się rozwija, to na pewno będziemy musieli to wykraftować. To jest, powiem szczerze, fajne. To jest naprawdę fajne, że jest dużo rzeczy, przynajmniej na razie z tego, co zauważyłem, że możemy sobie kraftować i dopiero z tego robimy inne rzeczy. To jest akurat bardzo dobry pomysł, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Potrzebujemy 50 jednostek węgla, mamy 31, to musimy, że tak powiem, sobie postrzelać i pozbierać trochę tego węgla do tworzenia. Zrobimy tutaj. Właściwie myślałem, że będziemy jeszcze robić po drodze, kierując się do statku, ale przecież musimy najpierw to zbudować, żeby wiedzieć, w którym miejscu nasz statek jest. Więc najpierw zbudujemy sobie to, a dopiero potem będziemy szli do statku. Dobra, 5 jednostek, czyli widać, że po prostu rozwalając ze zwierząt nie będę tego pozyskiwał, ale widać, że
Co to? Kurde, czy wy widzicie to, co ja? To wygląda jak, kurde, wielki, wielka nosorożca krowa z kimś na plecach i chodząca w pozycji pionowej. No dobra, to jest odjechane. To jest całkiem nieśmiała z tego, co widzę. Ja pierdzielę. To jest dobre. To jest normalnie hardcore. Dobra, wygląda na to, że mam wystarczającą ilość węgla, żeby zbudować sobie ten okular, wizor, czy jak to tam zwał. A, dobra, pojawił nam się had na górze, fajnie. Możemy jeszcze badać obiekt. Co to aż. Wiecie, zobaczę, co to jest ta wielka krowa, coś tam. Kacebus caturium. Tysiące kasy dostaliśmy za analizę tego. Nice. No dobra, wiemy dokąd iść, bo już wiemy, gdzie jest nasz statek. Wyświetla nam bardzo elegancko na górze ekranu kompas. Albo wystarczyło podejść do tego, do krawędzi, byśmy go też zobaczyli. Ale dobra. Wow, trochę daleko. I trochę daleko do dołu. Ile wspinać się, bo łatwiej, tutaj będzie trochę gorzej. Dobra, spróbuję to zrobić tak, że zeskoczę na dół. I będę miał nadzieję, że się przy tym nie zabiję. Mam nadzieję, że plecak rakietowy ma wystarczającego kopa, żeby po prostu zamortyzować. Polski język, trudny język, jak to mówią. Zamortyzować nasz upadek. No, tak średnio mi się to udało. Trochę obrażeń mieliśmy. Tu, że sobie kurczę tego nóg nie połamał, ten nasz gostek. Zastanawiam się też, czy jest możliwość przełączenia kamery na widok z oczu, wiecie? Nie za bardzo chce mi się patrzeć teraz w opcjach, czy jest taka możliwość. Być może zostanie to wspomniane w tutorialu. W razie będziemy drałować do statku i musimy naprawić ten komponent silnika. Lód możemy z niej sód pozyskać? Chwila. Wiecie, tutaj. O, myślę, że tlen też jest. To sobie zbadamy dokładnie to, co to jest. A, geodę. Kawałek skały, który może być bardzo cenny. Można go zanalizować. Breakdown into usable materials. A, czyli jest warta 3280 jednostek, czyli gdybyśmy chcieli ją sprzedać, ale możemy ją również, tak powiem, rozbić. To znaczy, no to jest opcja analizy, tak? Ale tutaj generalnie opisują to, że możemy to rozbić na czynniki pierwsze, że tak powiem, żeby wydobyć jakieś materiały. Użytkowe. No dobra, no tak zrobimy właśnie teraz. Co uzyskaliśmy? To przegapiłem, co uzyskaliśmy. No coś z tego uzyskaliśmy w każdym razie. Dobra. A, stud. Pył. Dobra, teraz widzę. Stud uzyskaliśmy i pył ferytowy. 44 jednostki. Dobra, czas naładować sobie tarczę.
Dobra, to nam troszeczkę, że tak powiem, przedłuży żywotność, aczkolwiek wolałbym jednak mieć więcej sodu, żeby jednak tarczę do pełna załadować. Więc może trafimy po drodze na coś. Carbon Crystals. Spróbujemy te węglowe kryształy. Może sobie je zeskanujemy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Aha, nie możemy. Tylko dlatego nie zeskanujemy. Tego nie, ale możemy. Proszę. To możemy, dobra, to sobie troszeczkę poskanujemy. Wiecie co, bo sam jestem ciekaw, co to są za roślinki i te skałki. Lol, wy też to widzicie? Powstawanie. Jak powstaje taka skała? Mała czarna dziura. Dobre. No dobra, wystarczy już tego skanowania. Bo tak to będę skanował wszystko po drodze, a w końcu nie dojdę do statku. Chociaż dobrze wiedzieć, że te wielkie rośliny dają nam oprócz węgla również tlen. Bardzo przydatna informacja. Jak będzie trzeba doładować podtrzymywania życia. Dobra, musiałem zobaczyć, co to jest ten dihydrogen, bo tak nazwa, no wiadomo, miała znajomo, czyli wodór, ale dlaczego podwójny wodór i z czym to się wiąże? To się okazało, że to jest krystaliczna wersja wodoru. Ups, coś chyba wdepnęliśmy, coś co nas chciało zabić, na przykład to może? To jest? A roślinka, co chciała nas zabić. Oczywiście w tlen jest wyposażona. Ops. Jeszcze kurde słyszałem. Takiego żywego. Dobra, mamy tarczę. Przy przegrzeniu wyłączono i life support mamy na 50%. Dobrze byłoby się, że tak powiem, urwać z tej planety. Chociażby tylko po to, żeby nie być w środowisku, które ciągle nam zagraża. Nie wiem, co to da, ale może się przydać. Nie mam wyboru, muszę kurczę potem lecieć, bo nie będę miał nawet jak się zabezpieczyć, przynajmniej na chwilę odlecenia. Inaczej, nie na chwilę odlecenia, tylko do chwili. Kiedy będę odlatywał z tej planety. A im szybciej, tym lepiej, biorąc pod uwagę, że ta planeta chce mnie zabić. O, sodu. To co ja powiedziałem? A, no! Słuchaj, mam cały to, zestaw soli, kurde, w domu. Zaraz pójdę troszeczkę, wiesz, tam jest sód. Nie, wiem, też już żarty, no bo wiem, że mi sodu brakuje akurat, żeby sobie załadować tą tarczę. Tak jak mówiłem, jak najszybciej zmywajmy się stąd, zanim środowisko tej planety nas po prostu zabije. Zresztą fajne przywitanie na początek gry. Zaczynam grę i pierwsza rzecz, co chcę, to planeta chce mnie zabić normalnie. Kurde, no!
Dobra, powinno wystarczyć na jakiś czas. Fajny efekt. Fajny efekt, jak ta, że tak powiem, tarcza się pokazywała i, że tak powiem, zmieniała widok. To było niezłe. O czym teraz? Stawiamy silniki, ok. Dobra, silniki. Silniki naprawione, co teraz? Super, to będzie mi brakowało. To tych. To nie są pouch thrusters, a tych silników manewrujących? Nie, startowych, można by powiedzieć. Próbuję galaret tego dihydrogenu. Z tego ferytu. Okej. Okay. Teraz pewnie nam gra powie, jak to uzyskać, no ale. Mogę go wykraftować. Aha, bo dihydrogen mam, super, a galaretkę mogę wykraftować. Nie potrzebuję nic innego, tylko w tym w ekwipunku pracowity, okej. Okay. A faktycznie jest galaretka. Dobra, jedno już mamy zrobione, został jeszcze jeden komponent. Czysty feryt. Refiner jakiś będziemy musieli zbudować, ciekawe. Znaczy ciekawe pod tym względem, że to będzie chyba pierwszy obiekt, który tutaj wybuduję. No tak, bo większość craftowałem w ekwipunku, a to wygląda, że będę musiał stworzyć obiekt, który postawię sobie obok, na ziemi, bo niby gdzie, no tak wiem, w domyśle, na ziemi, tak? Tak, niestety, troszeczkę się dziwnie tak czuję, bo chcę, żeby to wszystko było... O, siemasz, Skorpion! Witaj! No właśnie, staram się, wiesz co, mówić, żeby to brzmiało ładnie i składnie, a wychodzi bełkot moim zdaniem. Dobra, w każdym razie musimy postawić tą rafinerię i, że tak powiem, przerobić sobie feryt. No to zaczynamy. No, coś tam wiesz, zacząłem, trochę połaziłem, po drodze pozbierałem parę rzeczy, więc sam rozumiesz, mam trochę tego staffa, aczkolwiek uczę się. Na razie jest całkiem fajnie, chociaż jak już wcześniej wspominałem, jak na tutorial, to niestety gra się troszeczkę ciągnie, moim zdaniem. Troszeczkę za bardzo się ciągnie i minus jest taki, że jak była jedna rzecz, którą potrzebowałem, to musiałem lecieć na sam czubek tamtej góry. To było jakieś 700-800 jednostek, które musiałem, że tak powiem, na piechtę przelecieć, żeby się do tego dostać. Tak musiałem wspiąć się na górę. Normalnie na nią drogi nie ma, więc korzystałem z jetpacka i przytulałem się praktycznie do zbocza, co też trochę dziwnie wyglądało, tak? No bo jak masz kąt nachylenia tak wysoki, tak ostry, jak tutaj góra, no to troszeczkę tak dziwnie było, że ten ludek się przytulił do tej góry, tak, i nic. I stał w miejscu, a nie kurczę leciał w dół. Dobra, co my tu zrobimy? Dobra, to wygląda, że potrzebujemy jakieś paliwo. Zobaczymy, co to będzie. No nic, będziemy musieli skondensowany ten węgiel dać, bo nie mamy zwykłego, a nie chcemy się teraz latać go zbierać. Tam mamy feryt, no i no powiem, że fajnie to skonstruowane. Teraz jak tak patrzę na to, no to fajnie, faktycznie mamy ten obiekt, który postawiliśmy. Ops, wyszedłem z menu. Mamy tą rafinerię, mamy tak, mamy paliwo, które musimy mu dostarczyć, mamy to, co chcemy przerobić i tutaj mam bardzo ładnie pokazany output, który nam pokazuje, ile czasu mniej więcej zajmie, ile jednostek uzyskamy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem ciekaw, czy... O, jeszcze możemy wyregulować, ile jednostek w ogóle chcemy przerobić. Teraz zobaczymy. Nie, troszeczkę, to jest troszeczkę lipa, bo myślę, że... no, jak chcesz, to zapraszam, jak najbardziej. Jak będziesz w stanie mnie znaleźć i dołączyć do mojej gry, to jak najbardziej zapraszam.
W każdym razie to, co mówiłem, to to, że powinniśmy mieć możliwość regulowania, ile tutaj tych jednostek chcemy uzyskać. Niby są strzałki, które wskazują, że możemy to zrobić, ale jak klikam, to popatrzcie, co się dzieje. Widzicie? Nic się nie dzieje. Nie mogę w żaden sposób tego wyregulować. No i dobra. Czysty feryt, ale to znaczy i tak musimy feryt uzyskać, i tak musimy go poszukać, czy mi się podoba, czy nie, bo tak nam pokazuje, że tak powiem, nasz dziennik zadań. No dobra, no to pozbieramy tych 50 jednostek ferytu i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, Skorpion miał tutaj rację, bugi jednak są, czasami ten ludzik się dziwnie zachowuje niestety. Tak, no mam steamową wersję, więc powinna być pod moim pseudonimem, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy zauważyliście, gracz Skorpi.pl przyleciał do systemu, czyli nasz kolega Skorpion, który był przed chwilą tutaj z nami na Twitchu, za chwilę gdzieś tutaj wyląduje. Albo mnie zbombarduje. Zobaczymy. O, chyba kurde zużyłem wszystkie zapasy do tego lasera. Musimy go kurczę tak powiem naładować. Wow, i możemy nawalać ten. Możemy nawalać z ręki, super. No może przy grze o takim rozmiarze. Kurde, i nie mam czym załadować. Muszę, że tak powiem, pozbierać węgiel z ręki. A, słyszę, że ktoś ląduje. Dobra. Jest jakiś statek. Wow. Nasz kolega Skorpion postanowił tutaj w paści wylądować. Będzie zabawa. Będzie się działo. Oj, ma latarkę nawet. Nie wiem, jak pisać w tej grze. Może pod enterem będzie po prostu. Zaraz zobaczymy. No, ja ciebie słyszę, tylko ja nie wiem, jak, czy kontaktujesz się. Jest czat głosowy, jakby co. Wiesz co, nie wiedziałem nawet. To zarobiście. To jak się go, że tak powiem. Tylko jak sobie wyłączę ten. Zmutuję sobie stream. Jasne. Dobra. Dziwne, że mam z modami, ale i tak nie działa. No, to jest, powiem ci szczerze, ciekawe. Pewnie jest na innej zasadzie łączenia serwera, więc mody nie działają tak, jak sądziłem. To dobrze nawet. O, statek naprawiasz. No tak, no ja dopiero zacząłem. Potrzebujesz jakichś surowców, to coś jak będę miał, to mogę ci dać. Pytanie, a ty mnie słyszysz, jak teraz mówię, czy... Tak, oczywiście. A, no to Bayer. Dobra, kurde, muszę zobaczyć, czy mam cud. No tak, tylko że Discord mam rozłączony. No, tylko mówię. No. Czekaj, zobaczę, co tam mam. Bo ostatnio kupowałem rzeczy do tego. Do statku, bo potrzebowałem surowce. No. A, spoko. Wiesz co, zastanawiam się teraz, bo jak widzisz, teraz streama prowadzę. Tutaj ze wszystkimi razem gram. I teraz z tobą też. I jestem ciekaw, czy co mówisz będzie słychać na streamie, czy tylko ja słyszę to, co do mnie mówisz. Nie wiem. Mogę zobaczyć. Nie, spoko. Przecież mamy tutaj osoby. Możemy się zapytać chociażby nawet
Chris, kolego, możesz mi powiedzieć, czy słychać tutaj Skorpiego w tej chwili, jak do mnie mówi przez czat głosowy, czy tylko słychać mnie? Ciekawe, czy będzie mi słychać, ale chyba raczej nie wychwyca. Prędzej na Discordzie, jakbym był, to by mnie chwyciło pewnie. Ale to Słychać. nie wiem do Chris, końca. mówi, że ciebie słychać. A, to fajnie. To nie będziesz mówił do samego siebie. Znaczy ja mówię do moich widzów, tak? A teraz ty też będziesz mówił do Aha. moich widzów. Nie, ja do tego się nie nadaję. No jak to nie? Wczoraj ci kurde wspaniale szło, jak budowałeś furę. O właśnie, znalazłem tą. Fajny przedmiot, nie? Kryopompę, nie? Wiesz za ile jest jedna? No. 1 500 000. Ła, a co to robi konkretnie? Jak sprzedasz, to będziesz miał kasiorę. A, w ten sposób. No Tak, dobra. mogę ci nawet dać. Jeden ci mogę dać nawet. Nie, no wiesz, Trzy takie. chcę sobie, że tak powiem, wszystko powolutku od... O, dzięki. Wiesz, bo chciałem powiedzieć, że chciałem wszystko powolutku samemu od początku zrobić, żeby się nauczyć, Tak. tak? Ale pieniądze zawsze się przydadzą. Amen. Dobra, tu powinien być jakieś kurde źródło sodu. Nie, coś innego, ale nie jest. Dobra, kurde. Muszę, że tak powiem, jak Bo najszybciej się ciemno stąd jest urywać. akurat. Znaczy, wiesz co, to jest lipa, że cię wrzuca na początku na planetę, gdzie masz jednak ten tak zwany environmental hazard, Wiem, tak? mi chodzi o temperaturę tej planety, nie? No, dokładnie. Ja mnie wylosowało na toksyczne nie początek, nie? To musiałem zwiewać. No to ja też staram się stąd zwiewać. Nie miałbyś może pod ręką trochę sodu, co? Zaraz zobaczę. Znaczy ja widzę, gdzie jest sód, tylko mi się po prostu... Ile potrzebujesz? Jest to trochę tylko, żeby naładować sobie osłony. Przybić się do mnie. Do statku mojego. Podejść do statku mojego. Dobra. Żebym cię złapał zasięg. Oj, to się dopiero nazywa fura. Kurczę, wypasiona. Silnikami, ze wszystkim normalnie, na wypasie. Jesteś blisko? Jestem, stoję tuż przy nim. Dobra, to teraz ja muszę się przybliżyć, bo zapomniałem, kto działa. Ja sobie w tym czasie naładuję trochę życie, bo mnie już zaczyna smażyć. Fajny efekt zresztą Co? jest taki, że pokazuje ci się... Aha, dobra. Koniec, dziękuję bardzo. Mam 4 000 tego, więc. Nie, no ja padłem. W tej chwili mi wyświetliło game over. Odżyjesz zaraz. O, dzięki Chris za informację. Dobra, żyję. Jakby to powiedział Malganis, żyję ponownie. Przeczytałem, uśmiechnij się. A, nie, na tego nie widać, ale okej. Znaczy, wiesz co, ja na przykład to. No tak, ja to widzę, dlatego że ja mam podgląd. Mam program, który mi daje nakładkę na okienko i mam podgląd, wiesz, nie muszę patrzeć na OBS-a, to po prostu wystarczy, że patrzę tutaj na nakładkę, tak? I mi wyświetla cały czat z Twitcha. Popatrzy na mnie. No, patrzę się na ciebie. Nice. Jak to zrobiłeś? To się Zobaczysz. kupuje, czy... Masz na X gesty, taki hełmik, nie? I tam masz gesty różne. Nice. Bardzo, bardzo fajne. No, przydatne czasem. O. Jak grasz z kimś, kto nie ma tego. Czasem muszę naładować. Dobra, ja idę robić ten feryt. Dzięki Chris w ogóle za tipa. Będę teraz pamiętał, że w razie czego do statku, żeby dawać nogę. Naprawisz sobie. Ile ci tam zostało przy nim?
No nie wiem jeszcze nawet. A tu masz ten w tlen bogatą, ten roślinę w tlen bogatą masz, jakbyś zauważył. Tak, wiesz, widziałem. To są te takie, to są. A, to nie są te czerwone, bo są już takie czerwone w tlen bogate. No to jest ten czerwony, one tlen dają. A, okej, okay, bo wiesz co, tego tak nie widać, jak ona jest podświetlona, jak jest nałożony interfejs i ona jest możliwe. Taka troszeczkę pomarańczową, nie lekko. No to stream, proszę państwa, nam się ożywił tutaj. Naciśnij sobie T, będziesz miał latarkę. O kurde. Bajer. Widzisz, i to powinni podać w samouczku, a tego nie ma. Jedna z pierwszych rzeczy. Niektórych rzeczy nie ma. No, ale jedna z pierwszych rzeczy, które powinni robić. Jak się robi ciemno, to powinien być, że robi się ciemno, naciśnij T, żeby aktywować latarkę. Jeżeli już, to ja bym prędzej szukał pod F, tak? Jak flashlight. Cieszmy się, że zrobili optymalizację grafiki. Niestabilnie nie działa aż tak. Chociaż bugi są. Ja no wiadomo, przy projekcie o takich rozmiarach to ja się nie dziwię, że są bugi. O, naprawiony widzę. Tak, będziemy mogli wreszcie się urwać z tej durnej planety. Ech. To idę po statek. Dobra. No mówię, to straszna planeta. Następnym razem, kurczę, jak stąd polecimy, to poszukamy jakiegoś, to znaczy mam nadzieję znaleźć jakieś miłe miejsce, które będę mógł wykorzystać do budowy bazy. Ja sobie tego poustawiam jeszcze coś bardzo ważnego. Spoko. Dźwięki. Zastanawiam, kurczę, na razie wezmę tutaj do menu, wyjdę, bo muszę zerknąć na inne okienko i sprawdzić, ile już ten stream trwa, bo niestety z jakichś przyczyn OBS mi okno OBS jest przesłonięte paskiem zadań Windows. To najważniejsza, że tak powiem, część, która mi pokazuje też parametry transmisji, czy mamy transmisję, czy nie, czy są lagi, czy gubię klatki itd., itd. Niestety jest przesłonięta. To jeszcze taki mały ten, jakby ci się skończyło energia w pistolecie, nie? Nie mógłbyś zbierać surowców, nie? Jesteś w krytycznej sytuacji. Tak podejdziesz do surowca, klikniesz Q, to będziesz bił ręcznie. No wiem, bo to było, bo akurat mi się skończyło i była informacja podana, że można z łapy normalnie, jak w Minecrafcie prawie. Bo jak grałem na początku, to tego w ogóle tej informacji nie było i dopiero odkryłem. No dobra, nic nie poradzę, niestety na wyczucie będę musiał robić, bo cały czas mam to przysłonięte. Nie wiem, czym to jest spowodowane w ogóle, ale dobra. No, też nie wiem, może coś trzeba zrobić tam. No ale to już, wiesz co, to już, że tak powiem, poza grą będę z tym eksperymentować, tak? No, spójrz na górę, jak też radę, jak widzisz. Wiesz co, a, ze statku, dobra. No, jak wychodzisz, to ci zapisuje ci zawsze. No, dobrze wiedzieć. No, przy patrzę. Wychodzeniu ze statku zapisuje. Patrz na to. No, patrzę na górę, ale kurde, widzę tylko ptaszki jakieś. Tak, zobaczysz. Widzisz? Tam na samej górze jest, pod nami. Nie, nie widzę, niestety. Kurde, gapię się jak głupia. Tak powiem, nie widzę. Weź sobie kamerę wewnątrz, będzie lepiej. To masz na X-ie ustawienie. A gdzie konkretnie? Photo mode może? Tryb fotograficzny? X, ustawienie tam masz, i zębatkę i tam masz przełącz widok kamery. U ciebie to będzie po angielsku. Tak, o, widzę. O, super! A ja się zastanawiałem, wiesz co, gdzie można zmienić tą kamerę na początku, wiesz? No bo tak, bo jednak wolę z perspektywy pierwszej osoby patrzeć, wiesz, tutaj, niż widzi tego swojego ludzika.
gdzie jest słońce? I przy słońcu akurat jest mój fregata moja. Możliwe, że nie widzisz. No. Możliwe. No to ciekawe. Dla mnie, ja lubię z tej pierwszej osoby, bo to jest wygodniejsze dla mnie. Ze statku mam z trzeciej osoby, nie? Tam ci jeszcze brakuje? Tak samo, X, zębatka i masz tam ten do wyboru. No oczywiście. Jak doszedę, to leć za mną. Widzisz mnie? To pełną moc. Shiftem weź teraz. Ten statek przed tobą to jest mój. Tam. O, laga złapałem. Kurde, powiem szczerze, że dziwnie się trochę tym lata, wiesz? No. Musisz się przyzwyczaić. Tak, strasznie dziki jest ten system sterowania. Wiem, Chris. O, siemasz, DJ Cytryn. Witaj, witaj. Wiem, Chris, że mówiłeś, że są lagi, no ale tutaj wiesz, że tak powiem, dla mnie najbardziej odczuwalne było w tym momencie, tak? Kupiłem ten stateczek za darmo, z misji dostałem, wiesz? Tą fregatę. Ty, to elegancko. Też będziesz miał tą misję i też będziesz miał go za darmo. No ale też... To jeszcze trochę czasu minie, zanim się, wiesz, do tego dotelepię. No. To gdzie teraz masz lecieć? Znaczy, wiesz co... Test Starship Boosters, tak? Czyli trzy razy muszę wypróbować dopalacz. A to już jest trzy razy. Też shiftem zawsze. Ale fajna perspektywa tutaj była przed chwilą. Kurczę, tylko tego tak... Mówię, mam problemy z utrzymaniem tego statku, żeby on dobrze leciał, ale... Jak widzę przez atmosferę, jak prześwituje ten widok taki, że widać planety, tak? Czyli masz ten atmosferę i kurczę, widać inne planety, no super sprawa. Dobra, mamy przetestować silniki pulsacyjne. No dobra, no, testujemy. Fajny efekt, że ci się dysze po prostu otwierają z tyłu. Że to widać, jak uruchamiasz silnik pulsacyjny. Bardzo fajne. Takie małe szczegóły są. Dobra. Do skokowego skończyło. No nie, no ja mam, ale dostałem jakąś transmisję. Zaraz zobaczymy. No dobra, zidentyfikujemy się, zobaczymy. To co się stanie. Mam nadzieję, że tutaj banda piratów mi nie wskoczy, nie spróbuje mnie zabić. Ja przeważnie chcą zabić. Słodko. Ja będę chciał sobie zmienić statek w końcu, bo tym co mam to jest słabe, jeśli chodzi o technologię. A mówisz? Lepszego po prostu. No. Dostałem nowe koordynaty. Może kurde.
No właśnie, właśnie patrzę, ale mam nadzieję, że ta planeta nada się do życia, a nie na takiej zasadzie, że kurde, będzie chciała mnie zabić. Raczej to drugie. Uroczo. No dobra. To zasuwamy pełną parę. Weź skokowy, ja zaraz za tobą. Jasne. Spoko. Kot też ze mną gra. Tak, bo przyszedł tutaj, tylko tego nie widać oczywiście, bo ja kamerę mam dość wysoko ustawioną, ale tak naprawdę teraz kurczę mi na kolanach kot siedzi. I to taka gra z kotem jest. DJ Cytryn ma rację, ja już miałem skan przed chwilką, ale uciekłem. Nie zdążyli mi zeskanować. I A no dobrze, to bo towar dobrze. całkiem drogi. Nie, no to tak. Za 4 miliony. Dobra, za chwilę dolecimy do źródła sygnału. Mam nadzieję, że nie walnę w planetę. Ja jestem około 20 sekund za tobą. Super, akurat załapiesz się na tą, na falę uderzeniową. Wiesz, bo mi się przypomina, była kiedyś taka stara strategiczna gra w kosmosie. Star Trek Starfleet Command. I tam jak leciałeś na warpie, to mogłeś przywalić w planetę. Autentycznie mogłeś walnąć w planetę, z tego co kojarzę. Ale to był normalnie, to była masakra wtedy. Umiem czasem czuć przerwę, ale da radę jakoś zrozumieć to. Ale to przez to, że mam stream jeszcze, nie? Pewnie tak, plus jeszcze należy pamiętać, że ja mam jeszcze bramkę szumów założoną i na przycisk. Kurde, ja nie mogę lądować, bo kurde mi wariuje statek. Dobra, zobaczymy, muszę jakoś przeżyć z tym. A, bo ja muszę E użyć, żeby wylądować. Dobra. A ja wciskam cały czas S. A, widzę cię. Ja se poskanuję, bo dostaję 50 tysięcy ze skanu. Dobra, dzięki DJ Cytryn. Właśnie jakoś mi się udało wylądować. O nie. Są agresywne te boty. No. Strażnicy są agresywne. Kurde, na dodatek planeta chce nas zamrozić. Bardziej mnie martwi to, te świecące. Ja wiem co to jest. To nic ci nie zrobi, ale jak to weźmiesz, to wkurzysz strażników i wszyscy się na ciebie wezmą. To świecące znaczy się? No strażnicy to są te boty, co se latają. Nie, nie, okej, okay, ja wiem czym są strażnicy, ale o co to świecące dokładnie, o który przedmiot ci chodziło? To jest strefa grafii. To jest A, okej. Okay. Czekaj, ile to jest wart? Jedna taka jest wart 12 tysięcy. Wow, no to faktycznie jest dużo. Jest czegoś używana, wiesz? Tylko nie wiem do czego. No dobra, przywiodło mnie tutaj, więc chyba coś chcę, żebym zrobił. Teraz pytanie, kurde, co? Podejść do tego urządzenia elektrycznego, które jest tutaj uszkodzone i potrzebuje twojej pomocy. Dobra, mamy zlokalizowane źródło sygnału. Teraz... Potrzebuję twojej pomocy, zobacz. Dobra, muszę zlokalizować... A, tutaj. No, dobra. Dzięki. Dobra, spróbujemy to odcyfrować. Ty się po polsku nie ustawiasz? Jest to, ja z przyzwyczajenia po angielsku gram po prostu. Może przy następnej transmisji po prostu zmienię domyślny język na polski, ale tak już się przyzwyczaiłem grać, wiesz, po angielsku w gry, że ja tego nawet nie zauważam. Tak ci wygodnie.
chociaż taka planeta to nie jest zła, może coś zamieszkać, jeśli to robi. No i mam komputer bazowy, czyli będę mógł pewnie bazę postawić. Aczkolwiek, no mówię, no to zagrożenie, że nam tyłek od Marsa tutaj, to tak średnio mi pasuje. W sumie gorci mnie, żeby ukraść te kule. Bo tyle kasy z tego będzie. Tylko, że jak... Ja wiem, co te strażnicy zrobią. Zaraz wyślą te psycane jednostki. Będą nas dwoić co chwilę. Taka trochę lipa. Nie może sobie oznaczyć tego i jakoś, nie wiem, później wrócić na przykład na tą planetę? Możesz sobie zrobić punkt. Zerwać sobie. A, widzę. Wow, Bayer. Klikasz sobie F i na ziemię E. Tylko, że to zniknie, jeśli postawisz gdzie indziej, nie? Aha, okej. Okay. Ale tymczasowy punkt to jest jako dobry, nie? Że wiesz gdzie. Dobra, muszę teraz... Ja ci to zostawię tutaj, nie? Dobra, dobra, dobra. Wiesz, bo ja teraz gra mi mówi, żeby wydobyć trochę miedzi. A, miedź. Dobra. Tak, no zobaczę zaraz, co oni mi tam każą robić. Chyba niedaleko jest nawet. O, widzę, już zaznaczam. Proszę. Dzięki. A, widzę Copper Deposit. I nawet blisko jest. Jeszcze wiesz co, muszę zobaczyć, co z tym Terran Manipulatorem zrobić. Chcę sobie przeczytać najpierw ten wpis w dzienniku. Ale kupię ci ten skan lepszy. Co ty na to? Będzie skanował za 50 tysięcy. Wow, no to na pewno mi zbustuje grę. Nie oszukujmy się, na pewno da mi to usta. Dobra, spoko, ja tutaj będę robił sobie samouczek, wiesz, w tym czasie. Będzie mi dużo, że tak powiem. No nadrobię to i po prostu zrzucę, tak? Czego tam będę potrzebował? Dihydrogen jelly and carbon nanotube. Dihydrogenu i węgla. Węgiel mam akurat, nie, będę mógł zrobić. Piraci się wzięli na dwa. Ale ucieknę im. Braknie mi węgla też. Nie dają mi spokoju, jak mam ten towar. To może go do jakiejś skrytki schowaj albo coś. Nie, no bazę chcę sobie zrobić. A. Nie znam jeszcze miejsca tu, do którego bym dał. Ja mam tak, że szukanie idealnego miejsca dla mnie to jest priorytet. To znaczy, wiesz, zawsze na takiej planecie jak tam możesz zrobić, tylko możesz sobie wykopać, że tak powiem, jaskini, tak? W której zaczniesz stawiać bazę. To jak jakiś złoczyńca z filmów z lat 60. O, na przykład. Ja muszę galaretki dwużelowej poszukać. Powiem, że kurde, niezła zabawka jeszcze. Jeszcze potem będę musiał pokombinować po prostu z ustawieniami graficznymi, bo na razie działam na domyślnych. Może inaczej, nie wiem, czy on mi nie... Ustawię, wiesz? Tak? Tak, ale też po potem zrestartować, więc na razie sobie zostawię. A to nie, to lipa. Potem jak już będę, wiesz, tak powiedzmy, może nie streamował, tak? Bo grać na luzie to gram teraz na luzie, ale potem może jak nie będę streamował, to po prostu się trochę pobawię, bo czy... Mam moduł. O, Bayer. Trafił się. Już kupiłem, idę ci to potem przesłać.
Wreszcie muszę tylko te rurki zbudować z węgla, to akurat sobie teraz zrobię. No nie, nie. Najpierw Dzięki się zeskanuję nie roślinkę. Jednak. A, uciekłem. Ci piraci nie dadzą rady, nie dadzą mi spokoju już chyba. No to kurde, musisz, że tak powiem, albo opylić to wszystko, albo nie wiem, zostawić jakieś skrzynie. No. Chyba w tej grze masz jakąś możliwość wiesz, zamontowania. Tak, ale jest minus. Ja szukam sobie danego miejsca, ale poza tym jest jeden minus, że jak sprzedał ten przedmiot, no to ciężko go znaleźć, bo jest rzadki dosyć. A, ten deseń. Potem taki drogi jest. Dobra, mam manipulator. O, widzę, że wróciłeś. Witaj ponownie. Ja mam manipulator, więc zaraz go zainstalowałem, więc zaraz będziemy mogli kontynuować tutorial. Tu masz, weź sobie przytrzymaj E i do technologii sobie przerzuć. Poczekaj, czekaj, jak ja mam to zrobić? Weź sobie tab, na ekwipunek, bo ja mam opóźnienie jakby co, nie? Dobra, już. Udało mi się. To znaczy, już doszedłem do tego, tak? Dzięki wielkie. Non-casual detektor. No, tak, widzę, widzę. Do dowolnego miejsca. I teraz zeskanuj sobie coś i zobacz, ile dostaniesz. Wow! Kurde, 24 tysiące za jedną roślinkę. Ale bajer. Ty, dzięki stary, to jest kurde no mega. Normalnie to bym chyba nie wiadomo ile musiał latać za tym. No a tak to będziesz miał. Zwierząt to może za 50 nawet zdoić. Ty, ekstra. Dobra, to ja muszę ten, poszukać kopera w tej chwili, miedzi. No to tam zaznaczyłem ci wcześniej, nie? No tylko wiesz co, znacznik mi gdzieś, że tak powiem, uciekł w tej chwili. Nie wiem, w którą stronę się kierować. To za mną. Dobra, dzięki. Kurde, zwolnij trochę. Biegniesz jakbyś, kurde, nie wiadomo. Magicznego napoju z gali się napił. Co? Mam moduł przyspieszający. Uważaj na dzikie zwierzęta, bo się potrafią, wiesz. Dobra, luzik. O, o, zobaczymy co to jest. Uważaj. Zeskanuj sobie. Ło, 79. Dobra, chwila, tylko że tak powiem go zlokalizuję. Uważaj, atakują. Potrafię atakować. To się kręci. Dobra, mam to gdzieś, jest za szybki. Najwyżej przy okazji go zeskanuję. Teraz zyskamy. Ładnie łazi za to. Dobra, mam 84 tysiące. Nice. Co mnie atakujesz, kolega? Co? O, i mięsko można z nich uzyskać. Fajnie. A ja jeszcze wziąłem mięsko z niego. Uzupełniłem sobie życie. No dobra, to gdzie jest ten koper? Już. Czekaj, sprawdzę sobie. Tutaj. Dobra. Proszę, tutaj jest. Dziękuję pięknie. Czas go wydobyć.
Średnio to tak wygląda, powiem szczerze, jak z bliska się przypatruje człowiek, jak ten laser rozwala złoże. O, tam za tobą są zwierzaki. A, dobra, widzę. Nice. No to za roślinkę do. Można zbierać hajs. No tak, to można, no ale wiesz. Jak ma się moduł, tak? Dobra, no to muszę wrócić do statku, bo on chce, żebym przetworzył tą miedź na metal. Wiem. Wiesz co, kurde, nie wiem dlaczego takie dziwne mam przeświadczenie, że muszę to zrobić przy statku, wiesz? Zupełnie zapomniałem, nie zapomniałem, ale jakoś tak. Trudno mi to pomieścić we łbie, że ja przecież to rafinerię mam przy sobie. Ja sobie mogę palnąć gdzie chcę, przetworzyć co chcę, zabrać i iść dalej w swoją stronę. To bardzo przyzwyczaiłem się do myślenia minecraftowego, że wiesz, że jak tam gdzie stawiamy sobie ten workbench, to tam praktycznie zaczynamy i budować bazę i to staje się jakby takim centrum naszego odkrywania, że tak powiem, świata. Dobra, teraz to przetworzymy sobie. Ja akurat mam, ja mam streama, ale to na streamie co się załącza automatycznie. A, na streamie? No nie, no ja wolę tutaj, wiesz co, to jest OBS, bo jakoś tak już na Twitchu mam ten kanał, no to utrzymuję ten kanał, tak? Ja też mam OBS, ale nie, mam kanał, ale nie robię filmu. A czy wiesz, dla mnie jest wygodne, że ja mogę to potem na YouTube'a przerzucić, tak? I mieć, tak powiem, bezpieczne miejsce, gdzie to wszystko trzymam. Czekaj, czy ktoś będzie chciał oglądać od ciebie tego BMG Drive'a. Gdybyś miał. Wiesz co dodali do BMG Drive? No. Do tej gry, co pokazywałem? No, no. Ruch uliczny. Że ja jadę sobie samochody po prostu. Ty, no to fajnie. No czy powiem ci szczerze, czas tak. Ci pokażę. No. Tak jak ci mówiłem wczoraj, nie? To jest akurat, tak jak tutaj się razem bawimy, to oboje wiemy jak to wygląda. I że tak powiem, no możemy, każdy coś może do tego dołożyć, tak? Natomiast przy BMG Drive, no ja totalnie się nie znam, tak? Na tym, więc najwyżej ty mógłbyś naprawdę. Dokładnie, ty naprawdę mógłbyś jakiś wartościowy bardzo pociągon, tak? Jakiś wartościowy content dodać do tego, natomiast no, no ja mógłbym co najwyżej dukać w stylu tu mamy samochód. No i tutaj się zgodzę z tobą, Chris, tak, że to nie jest Minecraft. I że to jest gra o podróżowaniu. No tak, tutaj mogę rzeczywiście powiedzieć, że tak jest, ale no widzisz, Chris. Tak, ale że tak jak mówię, no pewne przyzwyczajenia umierają bardzo, bardzo kurde ciężko, tak? No jak człowiek nabawił się pewnych rzeczy w innej grze, no to trudno jest się tego pozbyć, tak? Mimo, że pewne tematy są do siebie podobne. No dobra, mamy i teraz muszę... Niektóre mechaniki masz podobne do siebie, a niektóre w ogóle inny zamysł, ale niektóre pomysły na grę są zaczerpnięte od Minecrafta. No. Ale bardzo mała ilość. No dobra, idziemy, bo mogę zbudować wreszcie komputer do budowy bazy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W końcu będziesz miał gdzie mieszkać. Aha, jest to Chris, raczej się nie zapowiada, żebym poznał cały wszechświat No Man's Sky. Więc chyba zacznę sobie, że tak powiem, tutaj budować bazę. I powiem szczerze, że nawet planeta, nawet miejscówka nie jest taka zła, no na razie nie widzę żadnych przeszkód, żeby tutaj sobie jakiś tam domek nawet, czy barak postawić na początek. Dobra, panowie, chwilka. Nie, muszę... odkryć napój nieśmiertelności. Spokojnie, mam gdzieś...
Nie, bo wiesz po co? Bo on chce, żebyś odkrył najpierw całą tą grę, nie? Ale zanim to odkryjesz całą grę, no to wiesz, które to zajmie. No, biorąc pod uwagę aktualizację. Wiesz, jakbyś odwiedzać każdą planetę, które to zajmie. No, tak jakby nieskończoność. Wiesz, to przy okazji mogę w tym wylicie tak samo każdą planetę odwiedzić. Wyjdzie na jedno tak naprawdę. A spokojnie, mam gdzieś kamień filozoficzny. Wiecie, służy mi jako kurde przycisk do papieru. Trochę się tam zdrapie, trochę się tam wymiesza, zrobi się napój nieśmiertelności. DJ Cytryn, ja znalazłem taką podobną planetę. Tylko miała inny minus. Były chamskie te strażnicy byli chamscy. Agresywni bardzo. Że już jak cię widział, to od razu cię atakował, nie? Więc bardzo ciężko było tam zrobić. A może po prostu mnie bardzo nie lubili. Takie możliwe. Przyznaj się, co im zwinąłeś? Czekaj, ukradłem im te strefy Gravity. Dosyć dużo. Co jeszcze? Rozwaliłem pół ich statków, które mnie atakowały wtedy. Chyba 8 ich było. No, mogłem ich tym wkurzyć trochę. No, całkiem możliwe. No, dobra. Się nie chował raz tak długo. Wiesz, to są sztuczne inteligencje, to wiesz. One mają dobrą pamięć. No dobra, pany. Udało się postawić komputer do tworzenia bazy. No zobaczymy, co z tego uzyskamy. Może nie wybuchnie. Może. To ja idę na bezpieczną odległość. Okej. Najpierw do statku. Dobra, nic nie wybuchło. To jest dobre. Jeszcze. Jeszcze, dokładnie. Nigdy nie wiesz. Chyba masz to zadanie, że trzeba gdzieś iść. Znaczy nie, mam to zadanie, że bazę trzeba zbudować. A, no. To karbon potrzebujesz. Tak, no. Będę musiał dużo, dużą ilość węgla. O, fajny detal. Dopiero teraz zauważyłem. Wiesz to, że jak masz G i przełączasz tryby, tak, tego swojego narzędzia, na tryb kopania albo tryb zbierania, to wokół na tym narzędziu widać lampki. I one się zmieniają. Niby taki malusieńki detal, tak? Ale bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo ten. Elegancki. Dobra, dzięki. To na pewno mi ułatwi, że tak powiem, konstrukcję bazy. To znaczy, konstrukcję baraka, no bo baza to jeszcze nie będzie tak do końca. O, dzięki. 300 węgla powinno wystarczyć na jakiś tam bungalow malutki. Nie wiem, dlaczego mam twój stream w 4K. Prawie że. No ja nie nadaję w 4K, ja w 1080 nadaję. I proszę państwa, mamy małe, całe 55 osób. Na streamie, więc rekord uzyskany. Jeszcze nie miałem więcej niż 5 osób. To już coś. To już coś. Znaczy 60 FPS-ów nie biorę, bo by mi po prostu komputer nie przeżył tego. Nie, najwyżej by zaczął płonąć. Gaśnicę trzeba mieć ze sobą. No nie, no jest jeszcze mi potrzebny. Dobra, budujemy... Budujemy bungalow. Ale widzę, że synchronizacja między
twoim światem, a moim jest tutaj różnica, bo u mnie jest burza pieskowa na tej planecie. A u ciebie jest czyściutko. U mnie jeszcze jest czysto, no. Ale kurde, fajnie, wiesz co, postawiłem sobie podłogę. Fajnie wygląda tryb budowy. Bardzo mi się podoba, wiesz? Prawda, wymaga wprawy, ale jest fajnie. No, wygodne są te ściany, wiesz? Dobra, jeszcze chwila, jeszcze muszę, tak powiem, postawić te dwie ściany. No, jest i burza piaskowa. Wykrakałeś. To przyszła do ciebie teraz. Nie mam już węgla. Dobra, muszę trochę węgla uzbierać. To ci jeszcze wrócę, jak chcesz. Coś no jakbyś mógł, tylko tyle, żebym mógł, wiesz, jeszcze ściany postawić i daszek tutaj. To podejdź do ściany, gdzie sobie leży. Dobra, jestem przy ścianie, gdzie siedzisz. Tylko nie w ścianę. O, dzięki wielkie. Ty, ale to było fajne takie dumnięcie tego statku, że on po prostu nie siada tak delikatnie, tylko po prostu leci, nagle takie dum słyszysz, nie? To jest super. Ale ładnie świecą te kule. Aż się chce je wziąć. Potem to się już skończy. Naprawiłeś to? Ten zamek naprawiłeś? Co mówisz? To naprawiłeś? Nie, jeszcze nie. Zuzia! A co brakuje? Dobra, jeszcze muszę feryt zdobyć, żeby kurde dach postawić. A azotem, co tu? To mogę ci wrzucić azotem sobie. Dobra, dzięki wielkie. Będziesz, kurde, sponsorem głównym tej bazy. Wow, 6 osób! Przekroczyliśmy magiczną barierę 5 osób. Yeah! Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. I mamy, kurde, sodium ferrite, nitrat, przepraszam. I dzięki temu teraz, mam nadzieję, że zbudujemy sobie daszek. O, a teraz już do 4 spadło. No cóż, bywa i tak. Życie, jak to mówią. Raz tak jest. Jak podejrzeć do tej kul, to tak świecą strasznie. Mówisz aż tak mocno? No. Korcą cię, nie? Może nic nie widzę. Ała, moje oczy. Osobiście bym ci nie radził tutaj robić sobie bazy już do końca, bo patrząc na te warunki, jakie tu są, to... Znaczy wiesz, no ja bazę zawsze mogę pod ziemią zrobić. Na razie potrzebuję czegoś, no, tylko gdzie będę mógł na początku się, że tak powiem, zadomowić, a potem jak znajdę jakąś naprawdę dobrą planetę, no to wtedy wiadomo, że się przeprowadzę ze wszystkim, tak? Sorry. W mój promień zbierający. Te skrzynki co otwieraj. Warto.
Ale w nich jest tylko ten. Rusted metal. Bo masz tam środkowy ten. Czekaj. Jak usuniesz, musisz tą rdzę usunąć. Środkowym przyciskiem myszy. To wtedy ci się otworzy. Aha, coś takiego, ciekawe. No. A, dobra, już kapuję tą mechanikę. Najpierw usuwasz rdzę, a potem jeszcze raz naciskasz otwieranie, żeby zabrać zawartość. Dobra. Tak, tak. Bo to jest uszkodzony przez tą rdzę jakby, nie? Musisz ją usunąć. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobra, mamy kurde jakąś znośną bazę, bo mamy kurcze chałupkę postawioną, mamy cztery ściany, mamy dach, jak na początek, całkiem ładnie. No, biedy nie ma. Biedy nie ma, znaczy jest, wiesz, jest gdzie składować rzeczy, ja w ogóle chciałbym zrobić tak, że w razie możliwości usunąć jeden z paneli podłogi na przykład i wykopać sobie tunel i w ogóle pod tym domkiem zrobić całą ogromną bazę. No, weź sobie Z i Ctrl. Aha, w ten deseń to działa. Dobra, dobrze, dzięki, dzięki. Ale to mówię, to jest jak plan na później. Na razie tutaj ja chciałbym wybudować podstawowe rzeczy, podstawowe technologie, żeby mieć jak się, że tak powiem, zadomowić, tak? Ale rzeczywiście. Zbuduj sobie komputer badań. Dobra, zaraz to zrobimy. Sobie tu zbuduję pewną rzecz, jeśli mi pozwolisz. Nie ma sprawy. Bądź mym gościem. Och, tego zbiorę sobie tyle węgla. No i właśnie mam. Construction Research Unit. Magnetized Ferrite będzie mi potrzebny. Cokolwiek to jest. Magnetyzowany feryt. Zobaczymy, jak to w ogóle się robi. Mam pomysł, jak to można zrobić, no ale zaraz zobaczymy. Dobra, mamy refinera już postawionego. Możemy, kurczę, przerobić feryt. Już teraz wiem, dlaczego tak mi skakał. Kot mi tyłkiem na spacji usiadł. Nie, no poważnie, tak patrzę, on skacze, skacze, myślę, co jest grane? No kot siedzi, tak? Ale tego nie widać, bo nie słyszałem kliku ani nic. A się okazuje, że kot tyłkiem na spacji usiadł. Dobra, ja lecę po przedmiot, bo tam jest coś ciekawego. Luzik. Okej, okay. Magnetized ferrite będę mógł zrobić, elegancko. Jeśli do mnie podlecisz, to będziesz miał dodatkowy, powiększony ekwipunek. Dobra, już lecę, tylko zabiorę ten przerobiony ferrite. Jeśli tu trafisz. Dobra, tylko muszę najpierw cię zlokalizować. Mi pokaże, gdzie ty jesteś. Nie, nie pokazuje niestety. Tylko potrzebuję parę rzeczy do naprawy. Azotan sodu i zjonizowany kobalt. Czy mam takie coś? Nie, no niestety ciebie nie widzę. Jesteś, że tak powiem, poza moim zasięgiem. Dobra. To ja poszukam to, co tam chciałem. Nie mam surowców do naprawy. To pójdę na stację najwyżej.
No dobra, mogę wreszcie tą jednostkę badawczą postawić. Teraz tym zajmiemy. No i elegancko, możemy prowadzić badania. Zobaczymy, co jeszcze dalej wyniknie. Technologie. Kurde, możemy teleporter, ale potrzebujemy dwóch jeszcze jakichś dodatkowych elementów. Salvage data. Czyli odzyskanych informacji potrzebujemy. Patrzę tutaj na elementy tego, konstrukcji drewnianej. Niektóre są naprawdę eleganckie. Rampa, kurczę, jakieś drzwi. Ładnie, ładnie to wygląda. To by się trochę lepszy dach w sumie, no ale... Nowocześniejszy. Co mówiłeś, bo nie zrozumiałem. Co potrzebujesz do tego, do teleportera? Wiesz co, tych fragmentów technologii, które... To znaczy, to nie są fragmenty technologii, to się nazywa Research Data, jakoś tak. Tak, dokładnie, Salvage Data. To cud potrzebujesz. Mój angielski, kurde, strasznie brzmi. Ile tam jest? Ile tam tego jest? Dwie te potrzebuję, to zaraz to zlokalizuję, bo to chyba... Czekaj. Ja już mam, już mam. Już się zbuduję, nie? Dobra, dzięki. Ale to i tak muszę to odkryć, bo jak będę chciał, wiesz... inną bazę wybudować, to zawsze się przyda, tak? No. Potrzebujesz jeszcze ten. Będziesz potrzebował energii. Poszukam energii nieskończonej. Dobra, dzięki. Wiesz sobie, ja szukam tutaj tego oznaczenia, które mogłoby tą zakopaną technologię symbolizować, ale na tej mapie... A nie, dobra, znalazłem jedno. Dobra, ja się po to przelecę w tym czasie. Szczególnie, że jest bliziutko, bo to tylko 130 właściwie jednostek od nas jest. To nie energia, ale jakiś gaz. Dość ciekawe. Dobra, mam to, czego potrzebowałem. Ok. A, znalazłem magazyn tlenu. Pod bazą? Nie, niedaleko jest ten. Źródło tlenu. O, no to fajnie. Tak, generator ci mogę nawet zarobić, będziesz chciał. Luzik, dzięki. Na razie, kurde, muszę to wybadać, tak, żeby mieć samouczek z głowy. Dobra, mam już, tak powiem, plany do tego. Jeszcze zobaczę, co uda nam się tutaj znaleźć. Potrzebuję namagnesowany feryt i coś tam jeszcze, to sobie tutaj przytopię to.
No dobra, spoko, tutaj masz ten. Ja poszukam jeszcze jednej technologii, bo jeszcze potrzebuję dwóch fragmentów, żeby odkryć dwie dodatkowe konstrukcje. I właściwie to będzie stanowić. Wow. To będzie stanowić w głównej mierze moje źródło, że tak powiem, budowy następnych baz. Będziesz miał ten zaraz. Tutaj panel słoneczny już masz. O, dzięki wielkie. No, ale powiem szczerze, że on fajnie wygląda. No. Zasilę baterię zrobię i przełączę tam do tej bazy, to będziemy zasilali. Mówię, prawie jak Factorio, kurde. Albo jakiś, kurczę, Minecraft dodatkowy. Znaczy dodatkowy Minecraft, no chodzi mi o te same mechaniki, tak? Gdzie coś budujesz, łączysz, uzyskujesz, czy na przykład właśnie masz panel słoneczny, czy kurde jakąś, jakiś generator elektryczny, czy coś takiego. Trzeba będzie trochę węgla przytopić. Dobra, z tego co widzę, nie mogę. To się nie mamy. O chwilę nie mamy co się martwić, bo ja pójdę do góry, do tej stacji i tam kupię po prostu. Spoko. Ja patrzę, ale nie mogę znaleźć kolejnego miejsca z jakimiś fragmentami technologii, więc albo jest poza zasięgiem. Mam namagnesowany. Zapomniałem, że tu mam jeszcze czysty feryt. Powiem szczerze, że teraz jak patrzę w świetle na ten panel słoneczny, no to on bardzo fajnie jest zrobiony. Bardzo projekt mi się podoba. Tam cię przetapia teraz 2000 czystego ferytu. Ale i tak wrzucę, tylko tam 100 będzie robił. Co to jest? Co ty zrobiłeś? Co się stało? Nic nie zrobiłem. Zapisałem sobie grę tylko. Aha. Ale się zbugowało i w kit. Czekaj, muszę wejść? Nie wyjść. Dobra, jest z powrotem. Nie, bo jak zapisujesz, to mi się zbugowało, wiesz? A. Zniknęła twoja baza, nie? Tak po prostu. A to lipa. To lipa, muszę powiedzieć, straszna. Wiesz, że nie masz ścian. Patrz na to, patrz na moją postać. Widzisz mnie? No widzę twoją postać. Haha, dobre. Jestem duchem minionych świąt. Przechodzę przez ten. Co ja tam potrzebuję jeszcze? A, tak. I kurczę, nie ma tych fragmentów technologii, choćbym chciał. Teraz będę. Guzik? Parę surowców, bo węgla brakuje i takich podstawowych. Podstawowych, no to wiadomo, jak się człowiek bawi w budowę bazy, no to niestety pochłania. No,
To powiem ci, że jak wrócisz tutaj z góry, to ja już chyba będę powoli, wiesz co, zamykał ten stream, wiesz? Bo już i tak trochę się, znaczy nie ciągnie, ale no wiadomo, tak? Zrobiło, co miało się zrobić, a no jeszcze jest trochę roboty, nieco powiem tak, innej natury. Dłuższy stream zrobisz, to pewnie dłużej będziecie inwestować, tak? Do YouTube'a. No, tak. No to znaczy, wiesz, tutaj to nie ma znaczenia, bo tak jak mówię, to jest dziki stream, tak? Więc to jest tak wszystko robione na luzie, na pałę właściwie. I sam się dziwię, że to się kręci w jakikolwiek sposób. A teraz tego pełferytowy. Nie wiem, czy, co ja tam potrzebowałem? Kobaltu. Kobalt jest potrzebny. Nie wiem, czy tutaj będzie. Dobra, kupiłem kobalt. A za, wrócili ci osoby. Pięciu z nich masz. Nie potrafią odejść. Tak. Na jakimś zadupiu. No. Ja teraz tak. Ja tylko ci ten kobalt przerobię i będziesz miał go. Tylko jeszcze zostanie, żeby mógł to przerzucić. Jak pójdziesz, to wiesz. Było pięknie, ale się skończyło. A, sorry, przepraszam, dobrze, dzięki DJ Cytyn, że mi zwróciłeś na to uwagę. Ja zupełnie jeszcze zupełnie zapominam, że ja mam mikrofon pod przyciskiem, żeby nie zbierało mi, tak, żeby nie zbierało mi całego szumu z mojego otoczenia, to na streamie mam, Zapomniałem załączać. tak, zapomniałem go po prostu załączyć, ma po prostu pod przyciskiem, żeby mi szumu z otoczenia nie zbierało, więc wiesz, jak mówię, o czymś mówię, to staram się pamiętać, że muszę wcisnąć guzik, tak? Jest to mniej wygodne na pewno niż po prostu aktywacja głosowa, no ale za to myślę, że trochę lepsza jakość jest dzięki temu. No dobra, co mogę wam, moi drodzy, powiedzieć? Dziękuję bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że ten całkowicie na wariata zrobiony stream z No Man's Sky'a wam się podobał. Jak będziecie chcieli jeszcze, to na pewno z czasem coś nam się uda zorganizować. Oczywiście wielkie tutaj gratulacje, podziękowania dla naszego kolegi Skorpiego, który tutaj przyłączył się do mnie i ze mną zechciał ten wspaniały pałac, kurde, złożony z paru ścian i daszku zbudować. Pomógł mi tutaj troszeczkę. Która jest na modzie. Okej. I co? I tyle. Jak zwykle stream zostanie na YouTube'a wrzucony, więc jak będziecie od początku obejrzeć, to zapraszam jak najbardziej. Będzie się wam podobać, łapka w górę. Nie, to łapka w dół. No i tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. Na razie.